Witam serdecznie. Radca prawny Patrycja Kowalcz. Czy słyszeliście Państwo o darmowym kredycie? Czy w ogóle taki produkt istnieje? Otóż tak. Służy temu tak zwana sankcja kredytu darmowego, której instytucję chciałabym Państwu przybliżyć w dzisiejszym nagraniu. Zacznijmy od tego, czym jest sankcja kredytu darmowego. Jest to nic innego jak prawo kredytobiorcy do zwrotu na rzecz kredytodawcy wyłącznie kapitału pożyczonego kredytu. Czyli bez odsetek, bez prowizji, bez ubezpieczeń, jeżeli takowa umowa przewidywała, oraz innych kosztów związanych z udzielaniem kredytu. Komu przysługuje sankcja kredytu darmowego? Konsumentowi, czyli osobie fizycznej zawierającej umowę z bankiem lub inną instytucją pożyczkową na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Do jakich umów będzie miała zastosowanie sankcja kredytu darmowego? Do umów o kredyt konsumencki. Czyli co do zasady, do umów kredytu, pożyczki niezabezpieczonych hipotecznie i nieprzekraczających kwoty 255 500 zł. Kiedy konsument będzie mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego? W przypadku popełnienia błędów w umowie przez kredytodawcę. Do najczęstszych błędów, jakich dochodzi umowa, jest niewskazanie przez kredytodawcę całkowitego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i założeń przyjętych na ich wyliczenie, albo podanie tych kwot w sposób błędny. Kolejną wadą jest niewskazanie w umowie przez kredytodawcę możliwości rozliczenia przez kredytobiorcę prowizji i innych kosztów w przypadku częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. Jak kredytobiorca będzie mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Nic prostszego. Wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie woli o chęci skorzystania z tej instytucji. Jeżeli kredytodawca nie zastosuje się do złożonego oświadczenia, kredytobiorca będzie mógł dochodzić zastosowania sankcji kredytu darmowego na drodze sądowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kredytów całkowicie spłaconych takie oświadczenie woli trzeba złożyć najpóźniej przed upływem roku od całkowitej spłaty kredytu. Po upływie tego terminu możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa. Jak wygląda dalsza spłata kredytu w przypadku zastosowania sankcji kredytu darmowego? Kredytodawca jest obowiązany zwrócić kredytobiorcy wszystkie uiszczone raty odsetkowe, prowizje i inne koszty, natomiast kredytobiorca spłaca jedynie ratę kapitałową w terminach zgodnych z umową. W przypadku kredytu całkowicie spłaconego, kredytodawca obowiązany jest zwrócić na rzecz kredytobiorcy wszystkie uiszczone koszty, w tym raty odsetkowe, ponad wypłacony kapitał kredytu. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzu i zaobserwowania naszego profilu.